to, żeby nam się nie nudziło, dostarcza nam wrażeń. No i po bardzo sennej, leniwej niedzieli wczoraj podniosła nam ciśnienie, serwując burzę z ulewami i z gradem. W tej chwili prawie w całym kraju jest słonecznie i spokojnie, ale jak widzimy w Gdańsku od wczesnego poranka pojawiają się opady deszczu. Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa. Ten deszcz to sprawka Niżu, który znajduje się nad Bałtykiem i dzisiaj opadów nie zabraknie. Zarówno na Pomorzu, na Wybrzeżu, jak na krańcach zachodnich naszego kraju. Natomiast od Małopolski przez Podkarpacie, Lubelszczyznę, aż do Suwalszczyzny i Mazur spodziewamy się popołudniowych burz, które nie powinny być jednak tak gwałtowne jak te wczorajsze. A na termometrach od 16 nad morzem do 23 na Podkarpaciu. Do zobaczenia.